Ostatnio w Kaliszu spotkałam znajomego i mówi: Karolina, stanowczo za mało podcastów. Nagrywaj, bo przecież ja słucham. No dobra, nagrywam. Sama się zastanawiam, dlaczego ostatnio mało gadałam, ale chyba więcej gadała ode mnie moja głowa, a trudno mi było to przetworzyć przez usta. Będę nagrywać, bo potrzebę gadania nadal mam nieodpartą. Obiecuję, no i przecież to kocham. No ale do rzeczy, słuchajcie. Porządki robię, po domu przechadzam się, zaglądam w kąty, zakurzone w cholerę, a w niektórych mieszkają pająki, ale co tam, niech sobie mieszkają. Czasem myślę, że trochę kurzyku nikomu nie zaszkodziła, a ja sprzątać nie lubię. No ale wzięło mnie trochę przed świętami, kiedy okazało się, że musiałam poszukać bombek i światełek, tak jakby nie można by pakować tego co roku w jedno miejsce i do tego miejsca za rok wracać. Ale nie! Zawsze kładę w inne, bo akurat o czymś myślałam w danym momencie i wiecie, takie roztrzepanie. No i kiedy zaczęłam zaglądać w różne szafki, okazało się, że tam jest w cholerę niepotrzebnych rzeczy. Do wywalenia od razu na śmietnik. Stare PlayStation, chyba ze 3 rodzaje, kable, przedłużacze, no ale one akurat się przydadzą do światełek. Inne pudła, pudełeczka, wywalam, wynoszę, potem zajrzałam do łazienki, cała kuweta, właściwie jej zawartość do wywalenia. Nie sprzątam jej raz w roku, ale akurat przyszła pora wymiatania kocich odchodów. Wszystko pięknie przygotowane. Szorowanie, kuwety, żwir stary wsypany do worka, ważył chyba ze 20 kilo. No to żeby się nie urwało, ani żeby nic nie przeleciało, zabezpieczyłam to jeszcze dwoma dodatkowymi workami. Czyli w sumie sztuk 3 tych 120-litrowych, super mocnych. Po klatce schodowej schodzę, wór niosę, ale przyszło mi do głowy, że mogę go przez chwilę pociągnąć, skoro taki zabezpieczony doskonale. Ciągnę leciutko, jestem na parterze. Wszystko gra. Robię przerwy, kiedy idę, bo ciężkie. I tak idę, lekko się zataczam od ciężaru, który dźwigam. Cały czas niosę go kilka centymetrów nad ziemią. Robię ze 100 metrów. Akurat taka odległość do śmietnika, może więcej, nie wiem. Pod śmietnikiem podnoszę worek, bo wrzucam do mieszanych i jakaś część z nie wiadomo jakiej dziury wylatuje mi na lewy kozak. Kurwa, myślę sobie, to teraz rzeczywiście będę niezłym kozakiem. Kozak upieprzony, zakurzony, pachnący kocimi sikami. No niezła jazda, a jadę przecież z mojej wsi do miasta. No dobra, myślę, trzeba wrócić, iść po torbę na górę, wyczyścić się. Odwracam się, a za mną ścieżka. Nowa. Nie widziałam jej wcześniej. Ścieżka wyznaczona przez zasikany koci żwir. Do samej klatki schodowej. Zupełnie jak w tej bajce. Idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem. To ja byłam tym Grzesiem. Oznaczyłam wszystko. Nie ma ucieczki, nie ma ściemy, wszystko jest jasne. Bazan poszedł do śmietnika. No ale jaka jest puenta i co wydarzyło się na szczęście? Na szczęście w tym wszystkim spadł śnieg, a ja być może kocim zasikanym żwirkiem uratowałam życie niejednej istocie ludzkiej, chroniąc ją w ten sposób przed poślizgnięciem i upadkiem. Jaki z tego wniosek? Nie ma przypadków oczywiście. U mnie pachnie już piernikami. W końcu 45 lat na karku, do czegoś zobowiązuje. Ale nie, to powinno przecież pachnieć Voltarenem. Ale serio, 4 blachy pierników upieczone. Wkrótce zdobienie. Dobrego dnia, kochani. Halo, tu Bazan.